Ramsgate, miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent. Port w wschodnim wybrzeżu Anglii. W 2011 roku liczyło 40 tysięcy mieszkańców. Ramsgate zaczynało jako wioska rybacka i rolnicza. Chrześcijański misjonarz Święty Augustyn, wysłany przez papieża Grzegorza Wielkiego, wylądował w pobliżu Ramsgate w 597 roku. W mieście znajduje się sanktuarium świętego Augustyna. Najstarsza wzmianka o mieście znajduje się w Kent Hundred Rolls z lat 1274-1275. Zarówno jako Ramsgate, w lokalnym imieniu osobistym Christian de Ramsgate, jak i Remisgate w odniesieniu do miasta. Nazwy Ramsgate i Ramsgate pojawiają się w zapisach parafii świętego Wawrzyńca około 1290 rok. Miasto jest połączeniem dwóch osad. Społeczności rybackiej na wybrzeżu, w płytkiej dolinie pomiędzy dwoma kredowymi klifami oraz śródlądowej społeczności rolniczej, która jest obecnie parafią świętego Wawrzyńca. Klify są zwane jako klif wschodni i klif zachodni i są to główne obszary mieszkalne. Wzdłuż obu szczytów klifów znajdują się promenady z parkami na obu końcach i piaszczystymi plażami na wybrzeżu. Do Ramsgate z Londynu dojechałem drogą A2 przez M2, a następnie skręciłem samochodem na drogę A299. Później jechałem koło takiego lotniska, które już jest dawno nieużywane, a w momencie, kiedy był robiony Brexit, był tam parking dla samochodów ciężarowych. Teraz trzeba będzie uważać, bo będzie na lewo gdzieś, w pewnym momencie będzie już ten kresce. Ramsgate położony jest 125 km od centrum Londynu w kierunku południowo-wschodnim, w jednym z najbardziej wysuniętych na wschód punktów Wielkiej Brytanii. Ponieważ najdalej wysunięty na wschód znajduje się Lowestoft w Suffolk. Boże, jaka to jest ulica? Ja też od tej strony poczułem. Ja pierdolę, jaka ulica. No to ja ci mówiłem. Miasto posiada dobrze prosperującą przystań z ponad 800 miejscami documowania oraz szereg firm związanych z morzem, które działają w odnowionych łukach pod Royal Parade.
Główne gałęzie przemysłu to turystyka i rybołówstwo. Budowę portu Ramsgate rozpoczęto w 1749 roku i zakończono około 1850 roku. Port wyróżnia się tym, że jest jedynym portem królewskim w Wielkiej Brytanii. Ze względu na bliskość Europy kontynentalnej, Ramsgate było głównym punktem zaakrętowania zarówno podczas wojen napoleońskich, jak i podczas ewakuacji Dunkierki w 1940 roku. Ramsgate, mimo tego, że jest położony nad Morzem Północnym, a dokładniej nad kanałem La Manche, to w Ramsgate panuje klimat oceaniczny, typowy dla Wielkiej Brytanii. Najbliższa stacja pogodowa Met Office, dla której dostępne są dane, to lotnisko w Manston, około 3 km na zachód od centrum miasta. Bardzo ciekawą atrakcją turystyczną w Ramsgate są tak zwane tunele, stare koleje tunelowe. Były one wykorzystywane w czasie II wojny światowej jako schrony, ale ogólnie były to stare tunele kolejowe. Kolej ta to była kolejka wąskotorowa, która była wybudowana w 1936 roku jako World Scenic Railway. Nie działała podczas II wojny światowej, ponieważ tunele były wykorzystywane jako schrony przeciwlotnicze. Kolej ta została zamknięta w 1965 roku, ale od tamtej pory teraz jest otwarte jako muzeum i można tam sobie nawet spędzić i noc. Myślę, że warto. Niestety przeprawa promowa, która kiedyś była pomiędzy Dunkierką a Ramsgate, już od wielu lat nie istnieje. Zostały po niej tylko znaki na drogach, że są do promu, ale osobiście nie widziałem, żeby wypływał prom w kierunku Dunkierki. Społeczność w Ramsgate to głównie Anglicy, ale także Hindusi, i można spotkać wielu Polaków.
Pa, pa!